Szanowni Państwo, odniosę się jeszcze do Grudziądza, bo ten temat ostatnio jest bardzo gorący. Chodzi o apel radnych i ewentualnie nowe decyzje, które mogą być podjęte. Jak podkreślam, Szanowni Państwo, 30 osób dziennie musimy na nowo przyjąć. Te miejsca muszą być wygospodarowane, te miejsca muszą być z odpowiednim zabezpieczeniem tlenowym, osób z doświadczeniem, które potrafią tych pacjentów leczyć. Mówimy o personelu medycznym, ale również niemedycznym, o przystosowaniu obiektów, o odpowiednim wyposażeniu tych szpitali, które w ostatnich 2 latach, no już niecałych 2 latach, staramy się, Szanowni Państwo, uzupełniać, dozbroić te szpitale. Tych inwestycji było bardzo dużo. Ja bym chciał się odnieść do szpitala regionalnego w Grudziądzu. Po pierwsze, Szanowni Państwo, szpital w fazie fali drugiej i trzeciej był szpitalem jednoimiennym, miał trochę inne zadanie niż obecnie. Teraz się zmieniła strategia, nie ma szpitali jednoimiennych trzeciego poziomu, są szpitale drugiego poziomu z obowiązkiem leczenia pacjentów covidowych z innymi schorzeniami. To też zmieniło postać, sposób leczenia pacjentów i postępowania w naszym regionie. Szpital w Grudziądzu już nie może być szpitalem jednoimiennym i nie ma, Szanowni Państwo, takiego pomysłu, aby on stał się jednoimiennym, ale w tej chwili przyjmuje z decyzji 85 pacjentów. Jak mówiłem, 80 pacjentów znajduje się w tym szpitalu i dla porównania w marcu decyzja była wydana na 500 miejsc, szpital ma prawie 900 miejsc dostępnych do leczenia. Wtedy było używanych 48 respiratorów, w tej chwili jest 8 respiratorów i 85 miejsc decyzji, więc to jest nieporównywalna, Szanowni Państwo, ilość. To jeżeli będziemy potrzebowali kolejnych 20-30 miejsc, takie rozmowy z dyrekcją szpitala się toczą. Szanowni Państwo, my nie mamy wyjścia. Te miejsca dla tych chorych muszą się znaleźć. Te miejsca to są dla chorych z terenu właśnie powiatu grudziąckiego, okolicznych powiatów. To nie są miejsca dla osób z innych regionów. Szanowni Państwo, musimy sobie z tą chorobą poradzić i rozumiem, że bardzo często jest tak, że lekarze, którzy no, do innego typu leczenia chorych byli przygotowani, muszą w tej chwili stanąć przy łóżkach covidowych, ale to dotyczy, Szanowni Państwo, każdego szpitala. Tych szpitali powiatowych, które się bardzo ciężko w tym momencie angażują, jak Radziejów, jak Aleksandrów Kujawski, no przecież tam wszyscy lekarze muszą rzucić swoje inne obowiązki, bo jest taka potrzeba, aby leczyć pacjentów covidowych, bo oni napływają do tych szpitali, bo oni teraz potrzebują pomocy, bo oni mogą umrzeć i ta pomoc jest im w tej chwili niezbędna. Więc ja, Szanowni Państwo, z dużym dystansem odnoszę się do tego apelu i przedstawię jeszcze kilka ważnych informacji z punktu widzenia Grudziądza, szpitala, samorządu i mieszkańców, które są, Szanowni Państwo, uważam, że bardzo istotne. W tej chwili z danych, które posiada Narodowy Fundusz Zdrowia, 310 łóżek obecnie jest wolnych w szpitalu powiatowym w Grudziądzu. Oczywiście łóżka nie leczą, leczą przede wszystkim lekarze, leczą pielęgniarki, leczy pozostały personel, ale fakt jest taki, że tam jest 310 łóżek wolnych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, na którą chciałbym zwrócić, Szanowni Państwo, uwagę, że od początku pandemii do dziś szpital finansowo bardzo skorzystał, jeżeli chodzi o sytuację covidową i oczywiście tego się nie robi dla pieniędzy, ale środki finansowe są również istotne i ważne. I chciałbym powiedzieć tutaj, że mimo tych ogromnych problemów, które szpital w Grudziądzu miał jeszcze w roku 2019, gdzie rok zanotował 50-milionową stratą, rok 2020 zakończył się 30-milionowym zyskiem, tylko dlatego, że stał się szpitalem jednoimiennym, że były opłaty za miejsca i leczenie chorych, którzy tam przebywali, ale również za miejsca, które były zabezpieczone, które były puste. Za te też odpłatność stosowna była. To pozwoliło w 2020 roku na osiągnięcie zysku przez szpital w Grudziądzu na poziomie 30 milionów złotych od wielu lat, zysku niespotykanego i oczekiwanego. Co również jest ważne, Szanowni Państwo, wszystkie środki covidowe, które są przekazywane, czy na dodatki dla personelu, który się COVID-em zajmował, a tych dodatków mieliśmy prawie 90 milionów dla personelu w szpitalu. To są dodatkowe wynagrodzenia, nie
pensja cała, tylko dodatkowe wynagrodzenia, które wynikały właśnie z konieczności leczenia pacjentów covidowych, czy 83 miliony złotych opłaty dla samego szpitala. To są takie, te 171 milionów to jest takie płatność netto dodatkowa za to, że szpital był szpitalem w tych ostatnich miesiącach, szpitalem covidowym. I co też istotne i ważne, Szanowni Państwo, kontrakt, który obowiązywał w roku 2019 dla szpitala w Grudziądzu, był obarczony niestety zajęciami komorniczymi na poziomie 25% wartości tego kontraktu. W wyniku ustawy covidowej i zapisu, że środki covidowe nie podlegają zajęciom komorniczym, 100% środków, które zostały przekazywane w ramach działalności covidowej, trafiło na konta szpitala w Grudziądzu, bo to również w sposób zdecydowany poprawiło płynność finansową już w dramatycznym stanie szpitala i można powiedzieć, że dzięki temu dzisiaj w ogóle możemy mówić o jakiejkolwiek egzystencji dalszej i planach tego szpitala w kolejnych latach, chociaż sytuacja jest bardzo trudna. Gdyby nie to, Szanowni Państwo, że te toksyczne zadłużenie, które ciąży na szpitalu i te 30-40 milionów złotych rocznie samych odsetek karnych. Myślę, że dziś szpital byłby w doskonałej kondycji. Dzisiaj ta dyrekcja i samorządowcy, myślę, że inaczej by na to wszystko spoglądali, ale Szanowni Państwo, nie my za to odpowiadamy i nie chcielibyśmy, Szanowni Państwo, za to odpowiadać, czy ja, czy osoby, które zajmują się dzisiaj zarządzaniem służbą zdrowia w tym bardzo trudnym momencie, dlatego bardzo prosiłbym, aby uwzględnić wszystkie okoliczności, które towarzyszą walce z COVID-em. Nie ma tutaj z naszej strony ani złej woli, ani chęci wykorzystania sytuacji. To, że mamy pandemię koronawirusa, mamy ją na całym świecie, mamy ją w Polsce, mamy szczyt czwartej fali, dlatego potrzebna jest bardzo solidarność, potrzebne jest bardzo działanie, które wspólnie pozwoli nam w sposób równomierny też, Szanowni Państwo, to podkreślam, szpital, sąsiednie dwa szpitale, dużo mniejsze od Grudziądza, dzisiaj Grudziądz ma 85 miejsc przeznaczonych do leczenia COVID-u, w Świeciu to jest 70 miejsc, jest dużo mniejszy szpital, szpital w Brodnicy ma 39 miejsc z opcją kolejnego rozszerzenia, więc jeżeli tam można przy dużo mniejszych szpitalach, a przy tym potencjale szpitala w Grudziądzu jednak patrzymy w tym kierunku, aby kolejne miejsca tam powstawały, bo Szanowni Państwo, gdzie mają powstawać? Także jeszcze raz bardzo dziękuję, bo to chciałem też podkreślić, wszystkim szpitalom w województwie kujawsko-pomorskim zaangażowanym w walkę podczas czwartej fali. To jest, Szanowni Państwo, naprawdę wycieńczająca praca, bardzo trudna, na bardzo wysokim stresie, przy bardzo dużym obciążeniu. Mamy, Szanowni Państwo, też bardzo dużą ilość zgonów, nie wszystkich udaje się uratować. Bardzo dziękuję za te poświęcenie, bo mimo tego, że nie wszystkich udaje się uratować, to zdecydowaną większość jednak tak. I to właśnie dzięki temu poświęceniu, tym szpitalom powiatowym zaangażowanym, ale również tym uniwersyteckim, tym specjalistycznym, które się włączają w leczenie pacjentów covidowych. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość, jeżeli kolejne decyzje będą musiały być podjęte, bo taka jest sytuacja, bo do tego jesteśmy zmuszeni napływem pacjentów, a nie jakimś nieracjonalnym działaniem z naszej strony. Naprawdę każda decyzja, każde wypracowane kolejne miejsca są przedyskutowane, przeanalizowane i jeszcze raz bardzo dziękuję, że mimo tych decyzji i ruchów udaje się utrzymać tą tak zwaną część czystą w naszym regionie na jeszcze odpowiednim poziomie. Mam nadzieję, że tak będzie i przetrwamy tą czwartą falę. Już niebawem zacznie spadać ilość miejsc zajętych w naszych szpitalach. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i proszę o wyrozumiałość w tym trudnym czasie i przede wszystkim, Szanowni Państwo, o przyjęcie trzeciej dawki, a jak ktoś jeszcze się nie zaszczepił, to jest absolutnie ostatni moment. Bardzo dziękuję.